Nauczanie domowe, czwartek, dwunasty tydzień, zwykły. Psalm siedemdziesiąty dziewiąty, wersety od pierwszego do piątego oraz ósmy i dziewiąty. Tytuł Głębokość Miłosierdzia. Boże, poganie wtargnęli do Twojego dziedzictwa. Zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała twoich wiernych. Ich krep rozrali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem zgardy staliśmy się dla sąsiadów, i graszką i pośmiewiskiem dla otoczenia. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, a twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień? Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. wyzból nas i odpuść nam grzechy, przez wzgląd na swoje imię. Psalm 79 powstał po zburzeniu świątyni, po 586 roku przed Chrystusem. Z jego treści wynika, że minął już pierwszy szok po upadku stolicy. Żydzi pogodzili się już z faktem utraty świątyni i teraz następne pokolenie modli się w zupełnie innej perspektywie, nie w takim szoku, nie w takim roztrzęsieniu. To nie jest pytanie, jak to możliwe, dlaczego nas to spotkało. Teraz modlitwa brzmi, jak długo, Boże, będziesz się na nas gniewał. Jesteśmy w takim stanie? Jesteśmy w tej sytuacji? Boże, jak długo? Ile mamy jeszcze ponosić konsekwencje? Czy trzeba długo cierpieć w takim stanie, kiedy brakuje nam tego wszystkiego? Czego brakuje? No, psalm w bardzo smutny, ale obrazowy sposób opisuje upadek świątyni i masakrę ludzi, którzy jej bronili. Ma świadomość psalmista, że ciąży wina na Izraelu. Ma świadomość błędów, niewierności popełnionych w minionych pokoleniach. Teraz to, co jest szansą, to, co jest nadzieją, to wołanie o miłosierdzie i spotkanie z tym miłosierdziem. I psalmista, który się modli, który prosi, pokazuje, głębie tego miłosierdzia pokazuje pewien proces. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ zdarza się, że niektórzy w bardzo powierzchowny sposób traktują miłosierdzie, albo podchodzą niemal w taki magiczny sposób do miłosierdzia, jak do dotknięcia czarodziejskiej różdżki pod wpływem której jedno Skinienie powoduje, że nagle wszystko się odmienia i nie potrzebujemy ani żadnej pracy nad sobą, ani żadnego procesu, ani żadnych przemian, tylko to jedno błyśnięcie czegoś właśnie nieokreślonego. A psalmista mówi: Niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, to prawda, ale pokazuje, co to znaczy i pokazuje cztery elementy, które muszą nastąpić w tym pokoleniu, w tych ludziach każdym człowieku, który prosi o miłosierdzie. Po pierwsze właśnie to spotkanie. Bo jesteśmy słabi. Po drugie, wspomóż nas Boże, jesteśmy bezradni. Po trzecie, wyzwól nas jesteśmy skrępowani i po czwarte odpuść nam grzechy. Jesteśmy obciążeni. Miłosierdzie pokazane w czterech elementach, i w związku z tym pokazane jako jakaś droga, która stoi przed każdym, kto to miłosierdzie prosi. Jako droga, którą każdy grzesznik, każdy, kto upadł, musi przejść. To spotkanie z miłosierdziem jest tym pierwszym elementem, oczywiście najważniejszym. Najpiękniejszym, bo on podkreśla to, że słabość spotyka się z miłością, która przygarnia, która wszystko zmienia. No i teraz ten przygarnięty ma tę świadomość. I to jest uznanie stanu faktycznego. Potrzebuje tego spotkania, bo jesteśmy słabi. Naprawdę czujemy tę słabość, widzimy tę słabość, doświadczamy tej słabości i każdy z nas, który o miłosierdzie prosi, też powinien tak to mówić, powinien tak to przeżywać. Tak jestem słaby. Doświadczam tej słabości i widzę, że ta słabość powoduje, iż. no nie daje rady. Ta słabość powoduje, że tylko liczenie na miłosierdzie ma szansę w ogóle zmienić cokolwiek. I to jest ten stan, w którym grzesznik, w którym ktoś to upadł, znajduje się aktualnie i prosi o zmianę. Psalmista ma świadomość różnicy w sile tych przeciwników, którzy wzięli naród do niewoli, którzy uprowadzili przywódców, Urzędników, rzemieślników, powiedzielibyśmy, taki trzon narodu, zupełnie w obce miejsce, po to oczywiście, żeby kontrolować tych ludzi i przez to cały naród. Ma świadomość tego, że w takiej walce otwartej czy w jakimś powstaniu w ogóle nie mieliby absolutnie żadnych szans. Więc jedyny ratunek to jest interwencja Boga. To miłosierdzie okazane tym wszystkim, którzy znaleźli się na obczyźnie, no i całemu narodowi, który pozostał w Jerozolimie, tej reszcie, tym ubogim, którzy po prostu widzą, że no nie ma tutaj czegokolwiek po ludzku do szukania, jeśli Bóg się nie zmiłuje. I ta modlitwa. Ludzi, którzy zostali bez przywódców, bez świątyni, właściwie bez perspektywy. Ta modlitwa jest tutaj naprawdę dojmująca. Ktoś, kto chodzi po tych ruinach dawnej świetności państwa, po ruinach tego, czym się zachwycał, to jego serce jest przeniknięte bólem, żalem, smutkiem. No i takim brakiem perspektywy. Dlatego to miłosierdzie jest takie istotne. I ten stan mojego serca jest tu ważny. Kiedy popatrzymy właśnie na grzech, to możemy sobie to uświadomić bardziej, kiedy czytamy ten opis. Wszystko jest w ruinie, wszystko jest zniszczone. Boże, tylko Twoje miłosierdzie. I właśnie ten proces. Uznania? Po pierwsze, a po drugie. Bożego wspomożenia, Bożego podniesienia, Bożego wypełnienia siłą, Bożego wypełnienia mocą, Bożego wypełnienia nadzieją. I to się dzieje również w sakramencie pokuty, kiedy z żalem podejdziemy i powiemy, jestem słaby, potrzebuję tego miłosierdzia. To jest ten drugi element w sakramencie pokuty, że jestem wypełniany mocą. Pokuta to nie jest tylko odsunięcie zła ode mnie, ale jest też napełnienie, wzmocnienie, wspomożenie. To jest ten, ten drugi element. Po trzecie, następuje wyzwolenie, obcięcie wszystkich krępujących mnie więzów. Staje się wolny, staje się nowy, staje się gotowy do nowego działania. Jestem wewnętrznie przemieniony, to znaczy nie wiążą mnie różnego rodzaju uprzedzenia, nie wiążą mnie różnego rodzaju psychiczne czy duchowe bariery, powodujące, iż myślę, że nie da się czegoś zrobić. To jest to wyzwolenie ze skrępowania, i w końcu odcięte są grzechy. To obciążenie zostaje wyrzucone. Te grzechy nie powodują, że ja nie mam siły iść, nie mam siły działać, nie mam siły dokonywać bożych, nowych dzieł. Wszystko jest możliwe, bo Bóg zainterweniował. Poproś o takie głębokie rozumienie miłosierdzie i takie głębokie przeżywanie Twojej pokuty, sakramentu, tego spotkania z miłosierdziem Bożym. I niech Ci błogosławi ten, który jest miłosierdziem. Ojciec, syn i Duch Święty.